Drodzy, witam Was serdecznie w ten czwartkowy poranek i pozdrawiam z Ewangelickiego Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Teksty biblijne wyznaczone na dzisiejszy dzień czytam zapisane w Psalmie 71, 17 wierszu i w Ewangelii Świętego Łukasza w drugim rozdziale od 28 do 30 wiersza. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Symeon wziął Jezusa na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Te dwa dzisiejsze teksty łączą jakby w klamrę całe życie człowieka. Psalmista odwołuje się do swojego dzieciństwa, do młodych lat, kiedy już wtedy mógł poznawać Boga. Symeona widzimy u kresu tej wędrówki jako starca, który doczekał się wypełnienia obietnicy, który mógł zobaczyć Zbawiciela, Mesjasza, który mógł poznać Jezusa. Znajdujemy się przy chrzcielnicy. Ta chrzcielnica nawiązuje do początku naszej drogi kroczenia ze Zbawicielem. Przypomina także o obowiązku, który wzięli na siebie rodzice i chrzestni, aby już od najmłodszych lat opowiadać swoim dzieciom o Bogu, aby opowiadać im cudowne Boże sprawy, aby kształtować obraz Boga w umysłach i w sercach swoich dzieci. Na chrzcielnicy stoi zapalona lampka, którą dajemy naszym dzieciom w czasie nabożeństwa, kiedy idą na szkółkę niedzielną, żeby także im wpajać, przekazywać pewien obraz Boga. No właśnie, obraz Boga. Jaki obraz Boga mamy? Jaki ty masz? Jak widzisz Boga? Kim On dla ciebie jest? W trudnych czasach, które przeżywamy, zapewne też to dostrzegliście, śledząc różne strony internetowe, pojawia się zniekształcony, zafałszowany obraz Boga. Niektórzy próbują powiązać Boga z tą całą sytuacją, doszukując się w niej Jego sprawstwa i Jego aktywności. Czy tak jest? Obraz Boga, który jako chrześcijanie chcemy nieść, który chcemy wpajać naszym dzieciom, to obraz Boga miłości, Boga łaski, przebaczenia, obraz Boga relacji, który chce być z człowiekiem w każdej chwili życia, tej złej, ale także i tej dobrej. To jest obraz Boga, który zostawił nam Jezus Chrystus. To jest przykład, który nam On dał, bo to właśnie w Jezusie objawiła się pełnia Bożej miłości i pełnia Bożej dobroci. To Jezus z miłości do nas wyruszył na szlak do Jerozolimy, który i my po raz kolejny przeżywamy w tym pasyjnym czasie. Ale Jezus to także zmartwychwstanie. To wielkanocny poranek, który będziemy inaczej niż do tej pory w tym roku świętowali. To radość życia, to zwycięstwo życia nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Zatem widzimy, jaki obraz Boga powinniśmy przekazywać. I myślę, drodzy, że to jest nasze zadanie na ten kolejny dzień, ale nie tylko. Swoim życiem, swoją aktywnością pokazywać innym na Boga miłości, na Boga radości, na Boga relacji. I tej relacji pełnej miłości i radości nam wszystkim życzę. Amen. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci, że darowałeś nam kolejny dzień. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy go rozpocząć Twoim Słowem. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami i prowadzisz nas na wszystkich ścieżkach naszego życia. Prosimy, pomagaj nam, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteś Bogiem miłości, że jesteś Bogiem łaski, przebaczenia, że Ty przygarniasz i przytulasz w każdej, nawet najcięższej chwili życia, że zawsze jesteś blisko. I abyśmy tę radosną nowinę
przekazywali innym, wspierając i pocieszając ich. Amen. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego i spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem.